kochani, chciałabym pokazać Wam, w jaki sposób zrobić chłodnik na taki letni wieczór. Jakie będą potrzebne nam składniki? Przede wszystkim to młode buraczki, bo twinka, która już została umyta i troszeczkę zostały obrane ze skórki. Ogóreczek, cukier, sól, pieprz oczywiście, cytryna, jogurt grecki, śmietana do zupy, maślanka, która będzie tak naprawdę bazą, rzodkiewka, która już czeka do przygotowania, oraz koperek. A w garnku już gotują się jajeczka, bo one też muszą być przygotowane na twardo, także pewnie za parę minutek będą gotowe. Dobrze, to zaczynamy w takim razie do gotowania. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to pokroić wotwinkę dosyć drobno, tak? Te końcówki można, twarde części sobie odkroić. Po skrojeniu całej naszej botwinki należy zalać ją najlepiej na samym początku już wrzątkiem, to wtedy szybciej nam się ugotuje. Wody nie powinno być zbyt dużo, tak żeby lekko je przykrywały i troszeczkę były ponad nasze buraczki. Obok w garnku zapomniałam jeszcze dodać, że gotują się jajka, bo one też będą nam potrzebne na samym końcu już. W międzyczasie przejdę do pokrojenia i do przygotowania sobie ogórków i rzodkiewki. Także bądźcie z nami i zaraz wracamy do przepisu. Wracamy, żeby sprawdzić, jak tam nasza zupka się gotuje. W przerwie w trakcie pokroiłam w kosteczkę ogórki i rzodkiewki. To jeszcze został mi ostatni kawałek, także przekajamy na pół. I najlepiej jeszcze raz na pół, czyli na takie czwóreczki, żeby te warzywka były dosyć spore. I dodaję je do reszty. Kolejną rzeczą to będzie doprawienie naszej zupy. W tym momencie możemy dodać sol i pieprzu do smaku. Sól, pieprz. I około jednej łyżeczki cukru. Dla wzbogacenia smaku dodam jeszcze kilka kropel octu winnego. Musimy uważać, żeby nie przedobrzeć, bo jest dosyć intensywny smaku. I kolejną rzeczą to przygotowanie cytryny. Żeby wydobyć z niej jak najwięcej soku, należy wcześniej ją porządnie wymasować. Ta czynność na pewno Panom się spodoba, mojemu kamerzyście też. Dobrze, przekrajamy ją na pół i mam tutaj takie magiczne urządzenie do wyciskania soku. Także musimy uzyskać sok z całej cytryny. Porządnie wyciskamy. Możemy dodać do zup.
zamieszamy. Wywar musi się gotować, dopóki buraczki nie będą miękkie. Także około 25 do 30 minut. Po tym, jak się ugotują, musimy odstawić je z palnika na jakiś czas, żeby były ostudzone, żeby nie były zbyt ciepłe i dodamy pozostałe składniki. Jesteśmy, moi drodzy, już na półmetku. Wywar ma temperaturę pokojową i zaczynam już ostatni etap naszej zupy, czyli dodajemy pokrojone ogóreczki i rzodkiewkę. Możecie oczywiście dodać składniki takie, jak uważacie. Zamieszamy dokładnie. Bardzo fajny różowy kolor się pojawił tutaj w środku. Można pokazać. Tak to wygląda teraz. I dodajemy maślankę. Maślanki dosyć sporo. Jeszcze tutaj ją strząsnę. Maślanki dodajemy dużo. Praktycznie 3/4 tutaj pojemnika. Dodatkowo śmietana kwaśna. I jako ostatni jogurt grecki. Wszystko razem musimy dokładnie wymieszać. Tych składników wszystkich dajemy na oko tak naprawdę, bo tutaj nic złego nie powinno się z tą zupą wydarzyć, jeżeli dodamy czegoś więcej albo mniej. Ale kolor jest odpowiedni, także tak to powinno wyglądać mniej więcej. Odstawiamy te rzeczy. I ostatni składnik to jest koperek, który musimy posiekać przed podaniem oczywiście. Pokroić drobno. Możecie dodać też szczypiorku albo jakiś inny ziół. Wszystko dokładnie mieszamy jeszcze raz. Praktycznie zupa jest już gotowa. Dla uzyskania jeszcze lepszego smaku powinniśmy tą zupkę włożyć do lodówki na około godzinkę i 20 minut. Bo ona, tak jak sama nazwa mówi, powinna być chłodna. Na samym końcu dodajemy pokrojone na ćwiartki jajko. No i to tak naprawdę jest wszystko. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Dajcie znać, jakie są Wasze propozycje i wrażenia. Do zobaczenia! Witam Was kochani. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, w jaki sposób zrobić chłodnik na letni orzeźwiający wieczór. Nie orzeźwiający wieczór. Jesteśmy, moi drodzy, już na półmetku.
No co? Już? Czy nie? No tak? Już. No dobrze. To... Witam Was. Nasz chłodnik jest prawie gotowy. Jedynie co nam zostaje, to dodać odrobinę maślanki, właściwie śmietany. Żeby wszystko było dobrze, trzeba dodać na oko i będzie dobrze.